Siema, siema. Z tej strony Marcinator. I mam Cię dla Was Space Line'a Space-Line-II. Kiedyś testowałem, ale wtedy była ona dosyć droga. Teraz ją testuję po raz kolejny. Zobaczymy, co się zmieniła. Myślę, że chyba nie, bo to ta sama partia będzie. Ale cena się zmieniła, proszę Państwa. Fajna, atrakcyjna. Z kodem Marcinator to już w ogóle polecam. Jedna z lepszych kostek w takiej cenie, o takiej gramaturze, o takich efektach, wielkość efektów, jakość tych efektów i no. Bo efekt jest taki. Złote palmy ze srebrnymi, czerwonymi i zielonymi, niebieskimi końcówkami. Czerwone mieniące się gwiazdki, zielone mieniące się gwiazdki, złote komety. Czy robi wrażenie? Moim zdaniem tak. Bo już była raz strzelana, ale nagramy sobie ją jeszcze raz, zobaczymy, coś się zmieniło. I wiecie co? Dodatkowo, moi drodzy, ona też ma efekt kątowy. Fan. Superancko, co nie? Gramatura owej wyrzutni dosyć sporo, naprawdę dosyć sporo. 470, 2,5 grama. To jest naprawdę sporo jak na tą wyrzutnię. Ląd ma... Poczekajcie, chyba znalazłem jej największy minus. Myślałem, że na minusów nie ma. Ale jeden mały minus ma. Bo ma tylko ląd podstawowy z tego, co widzę. Ale nie powinno, wiecie to, no bardzo rzadko się zdarza, że wyrzutnia nie odpali od lądu podstawowego. Więc myślę, że będzie działać. Chyba, że ją zamoczycie. Ale nie powinniście. Bo większość z Was wie, że fajerwerki przechowujemy w chłodnym, co ja powiedziałem, w suchym jakimś miejscu, nie żadnym wilgotnym, właśnie chłodnym. No, żeby wilgoci nie dostawała i żeby nie psuła. No, tym bardziej na deszczu nie stawiamy pirotechniki, Marcinator. No, tak było. No, tak jak mówię, JW818 moim zdaniem hit, jeden z wielu hitów Jorgia w tym roku. Wow! Tylko z dostępnością będzie trudniej trochę z tą wyrzutnią na razie, bo do lipca wiem, że nie będzie jej Jorgia miało. Nie wiem, czy przypłynie, czy nie. Tego już się nie widziałem. No ale cóż, 25 metrów od widowni, taką ustawiamy, odpalamy. Cieszymy się pięknymi widowiskowymi, cieszymy się pięknymi widowiskowymi efektami i naprawdę moim zdaniem ona wali lepiej niż 30. To jest taka 30 na sterydach moim zdaniem. Zresztą zobaczcie sami, ocencie, napiszcie, czy z niej strzelaliście, czy macie zamiar ją zakupić i co o niej sądzicie. I przechodzimy do testu owej wyrzutni. Zapraszam. A no i jeszcze linki na dole macie w opisie. Zobaczcie sobie, jak Was interesują. Discord, Pyro Gang, Instagram, Pyroshell Instagram. Trzymajcie się i lecimy. Pcium. Proszę Państwa, lecimy. To jest mój drugi... film. Lecimy z wyrzutnią Space Line JW818, o ile się nie mylę. Naprawdę robi furorę. Teraz mamy trochę inne warunki do nagrywania i ona jest jeszcze tańsza niż była w tamtym roku, dlatego Wam ją nagrywam drugi raz. Bo naprawdę to jest jedna z najlepszych, znaczy z lepszych wyrzutni, które testowałem w 2022. No i dlatego przetestujemy sobie ją jeszcze raz. Tylko w dobrym kierunku ustaw, bo tam jeszcze masz kątowe, nie? No, powiem Wam, robi robotę Space Line. O, księżyc tam widać. Nie, czy to gwiazda? Ty, taka gwiazda. O kurczę, na telefonie na księżyc, bo ja też nagrywam telefonem jednocześnie na shorty i na TikToczka, więc wiecie. O, leci. O, ej! Mówiłem Wam, ona jest na sterydach. Space Line to jest, kurde, kozak. Przemek się ustawił, ale dobra, widzicie, że ona jest naprawdę... A nie, dobrze. Ale kozak, nie, bardzo duże efekty jak na 30, nie? Bo to jest niby 30, ale... Wiecie co? Słyszycie to echo? Ej, ty ją źle ustawiłeś chyba. Dobrze? Ale kurde, ej, ona wali jak takie dobre 30, a nawet 38 mm ta wyrzutnia, nie? No i jaki efekt? Ty widziałeś pierwsze? Prawie do samej ziemi efekt, więc Space Line. Ja myślę, że to jest kolejny hit od Jorgia. I naprawdę bierzcie póki są, bo schodzą jak ciepłe bułeczki, nie? Jeszcze z kodem Marcinator to już w ogóle... Kartonów nie przebywa. Tak, dokładnie. Nie wiadomo, czy będą. Na pewno do lipca ich nie będzie, nie? Jakoś tak było. Tak, na pewno nie ma ich jeszcze do kontenera. Więc jeżeli film się podobał, łapka w górę, subik, dzwoneczek. Macie na dole link do tej wyrzutni. Co by tu dużo więcej mówić? No świetna wyrzutnia, no kurczę, no. Ja polecam, ja polecam. Dzisiaj same hity lecą, proszę Państwa. No, filmik się podobał, łapka w górę, subik, dzwoneczek. Do następnego. A więc wiecie. O, leci. O. Ej! Mówię wam, ona jest na sterydach. Space Line to jest kurde kozak. I Przemek się ustawił, ale dobra, widzicie, że ona jest naprawdę... A nie, dobrze. Ale kozak, nie, bardzo duże efekty jak na 30, nie? Bo to jest niby 30, ale wiecie co? Słyszycie to echo?